No dzisiaj gazem łupkowym zajmuje się praktycznie cała Polska, prawda? To rozpala naszą wyobraźnię. Toczymy w tej chwili pierwszą batalię, mianowicie są próby w Europie zablokowania wydobywania w ogóle gazu łupkowego. Szczególnie wychodzi to ze środowisk zielonych z Francji, z Niemiec. No i oczywiście marzeniem tych środowisk jest zablokowanie w całej Europie. My nie możemy do tego dopuścić. I to nie tylko z tego powodu, że dla nas to jest kluczowo pod względem strategicznym posiadanie własnego gazu, ale również dlatego, że te ataki na gaz łupkowy są niepodparte żadną wiedzą, żadnymi badaniami. Jest to tylko ideologiczne przeciw, mówienie nie, prawda? I ja zostałem sprawozdawcą gazu, raportu do spraw wydobycia gazu łupkowego, wpływu na środowisko i chcę w tym raporcie rzetelnie pokazać, co jest mitem i co jest ideologią, a co jest rzeczywistym faktem, czyli jak rzeczywiście to wydobycie wpływa na środowisko naturalne.